Chomsky. Naciska, czy jest taki, że go... Mówisz? No. Już cię lubię. Naciskać, jasno. Nie ma co się szczypać. Po co się śpiewać w smutne piosenki? Zobacz, tłumy przychodzą. Tak, no tak. Tańczą. Lubię cię, góra. Świnie. Cię tęczy. Fajnie tak się dzieje. I pić herbatę u Donata. Gratulujemy, Donat. Herba czerni. No nie wiem, o co pytać i o czym mówić. Może ty masz jakieś pytania do mnie? Nie, no ja nie wiem, ja się nie przygotowałem z pytań. Ale jak kiedyś była, tak wyniosło, jak była kiedyś japońska telewizja, to nagrywanie ciszę. Ciszę? Tak. Możemy wykonać, gdybyś miał ochotę, to taki jest numer Johna Cage'a. Pewnie wszyscy słyszeli o tym, nie? 433. Znacie historię. I ja kiedyś zbierałem covery z tym utworem. Nie ma się co śmiać. Okazuje się, że po prostu inaczej to wypada, gdy czy na przykład gra jazzowa kapela, inaczej jeśli gra orkiestra, inaczej jeśli pianista, wokalista, gitarzysta i tak dalej. Bo oczywiście wszystkie wersje live, nie? Gromadziłem. Zawsze ktoś chrząknie, kasznie, spadną klucze. Pierd się wedrze czy coś. No, pierd się zawsze wedrze. Naprawdę, fajna przygoda to była, zbieranie tego i w sumie zacząłem grać ambient później. Mhm. Aż przez to. Może oni to też nagrywali, nie wiem. Może zagramy ten numer, wykonamy w sensie. Później. Ale teraz już... 30-minutową wersję. Nie, no taką tylko musieliśmy kogoś poprosić, żeby... Masz zegarek? Ale będziemy kaszleć. Nie, no to... Może ustalimy z Donatem, żeby... włączył... Matko, milczeć przez 4,5 minuty? Ty wiesz, czego ty wymagasz od nas? Ja wcale nie wymagam od was milczenia. Aha, no chodzi... Idea tego utworu polega na tym, że wychodzi muzyk na scenę... I nie gra. Jak nie gra? Gra ciszę. I... Co ty na to? Możemy jeszcze zgasić światło na przykład. Całkowicie ciemność będzie się. Jestem znany. Nie znam akordów, ale możemy zagrać. No, tak? Ale może swoją piosenkę najpierw jakoś wykonać, a później. Może grać najpierw swoją. Tak, żeby się ludzie przygotowali psychicznie na ten kowal. Coś tam. Coś masz poprawić. Co ci poprawić?